Cześć, z tej strony Krzysztof i dzisiaj na szybko zrobimy sobie unboxing Saints Row'a Day One Edition. Zazwyczaj nie robię unboxingów gier, ale to jest wersja jakaś właśnie Day One Edition plus jakaś tam kolekcjonerska. Widzicie, pre-order pack, tak, że jakaś tam dodatkowa tutaj jest zawartość. I słuchajcie, nie nagrywałbym tego, gdyby nie to, że ta gra kosztuje 29 zł. Jej już nie ma na magazynach, nie zamówicie jej przez internet, ale mi się wyświetliła, po prostu szukałem Horizon Forbidden West i przez przypadek po prostu mi się tam gdzieś wyświetliła. I ja zobaczyłem cenę za tą grę, 29 zł za grę na PlayStation 5 nową. No to no szanujmy się, ale tyle gry na PlayStation 5 nie kosztują. Dwa, jak sobie jeszcze zobaczycie tutaj to na Series Xboxa jest o wiele droższa i generalnie jak zobaczymy sobie tutaj najniższa cena była 150 i potem 60 i teraz 20. No to wiecie o co chodzi. No ja idę rano do sklepu, kupuję tam nie wiem jajka, chleb, bułki i masło i płacę 30 zł. No tyle tak mówię. Tyle nie kosztują gry na PS5. Ja nie jestem jakimś tam fanem Saints Row'a, ale nie mam na Playaka 5 takiej gry, więc sobie ją zakupiłem. Po prostu z racji tego, że sprawdziłem, była tam w sklepie w Media Expert, tam nie wiem, 14 km od mojej lokalizacji, więc wy też sobie to zróbcie, bo tak mówię, no kurczę, nawet szczerze, to jest dobra opcja, żeby, no nie wiem, kupić tą grę za te 29 zł i odsprzedać ją komuś za stówkę, bo jak one znikną ze sklepu, ja widziałem na lokalnych tych jakichś ogłoszeniach po stówce nieraz ludzie wystawiali. Tak mówię, na PS5 nówka, sztuka nieotwarta. I tutaj dostajemy jeszcze jakąś dodatkową zawartość. No tak jak mówię, no to jest za 29 zł, to jest niespotykane. I jeszcze widzę, to jest w niektórych sklepach dostępne, więc sprawdźcie sobie swoje lokalizacje. Nagrywam tego unboxinga właśnie w ramach żeby wam powiedzieć o tej okazji. Jeżeli ktoś jest tam kolekcjonerem wersji pudełkowych, ja tak jak mówię, ja zbieram gry. No i jak widzimy, tutaj jest dodatkowa zawartość. To jest takie opakowanie na to, co było. Mamy tutaj, o, wlepy. Fajnie, na laptopa se nalepię. Super. Tutaj jest. No wy sobie żartujecie. Tutaj jest bryloczek. Bryloczek. Super, super sprawa. Super sprawa. I tutaj jest. Patrzcie, no nie, no ja nie wierzę. Tu są jakieś takie pocztówki, takie karty. Chyba tych gangów. Ja tak jak mówię, nigdy nie grałem. Ziomek grał w Saints Row. Teraz jak mówię, to jest ta nowa wersja odświeżona. Ale wow. Więc tak mówię, za 29 zł, no to jest po prostu jakieś nieporozumienie. A może im się cena pomyliła? No ja ziomkom pisałem na Messengerze, tak mówię, chyba im się cena pomyliła. Bo to jest niespotykane, tak jak mówię, no gry na PS5, nawet gry na PS4 nie chodzą za 29 zł, nówki. Mówimy tu o nówce, sztuce ze sklepu, z oficjalnej jakiejś tam dystrybucji, tak? Co to jest? Ej, co to jest? To jest woreczek albo... Nie, to jest, wiecie co to jest? To jest taki komin, taka bandama. Ej, no tego się nie spodziewałem. Ja myślałem, że tam jest tylko jakaś mapa. Bo wiecie, ja nie sprawdzałem tej zawartości. Ja to po prostu pojechałem, kupiłem, bo tak mówię, pojechałem po Forbidden West, a nie było Forbidden West i wziąłem i tak tylko to. I kurczę, no nie, no nie. Super, petarda, petarda, tak. To jest taka bandama fajna na jakieś tam wieczne dni. Jest jesień, zima, tak? No to fajna opcja. No i tutaj co to jest jeszcze? Aha, to jest mapka. To jest mapka, nie, to jest plakat. To jest plakat. No to ja wam powiem, wow. Wow. Nigdy na ten, na po prostu na taką okazję nie trafiłem.
żeby kupić tak tanią grę, nówkę sztukę, jeszcze w wersji preorder kolekcjonerskiej, tak? Jakieś tam, no bo tak jak mówię, no preorder to preorder. No w sumie na preorderach zawsze tam dodałem jakieś gratisy, ale no wow, petarda. Samej gry chyba nie będę otwierał, no otworzę ją, może tam będzie jeszcze jakiś dodatek czy coś, albo nie, bo to w sumie ja jeszcze nie będę grał w nią. Nie wiem, kiedy w nią zagram, bo mam teraz dużo tak jak mówię, chciałem otworzyć sam. Dobra, to jest unboxing, muszę to zrobić. Tak czy siak. No widzicie, no. Nowiutka gierka. 29 zł dla wszystkich cebul. Lepszej okazji nie traficie. Lepiej nie będzie, nawet na Black Friday. Lepiej nie będzie. Ja sobie to otworzę, zobaczę. Czy jest jakiś kod, bo nieraz były jakieś kody do wykorzystania. Tak, ja go nie będę pokazywał, bo nie chce mi się zamazywać go. Chodzi o to, że jak mówię, no tu jest kod z jakąś dodatkową paczką, zawartością, więc ja go nie będę. I widzicie, ważność kuponu jest jeszcze spoko do 2032. No i sama płytka, tak? Sama płytka na PS5. Tak jak mówię, no. Polecam. Polecam, sprawdźcie sobie u siebie swoje lokalne sklepy, bo tak jak mówię, no ja lubię, mam już sporą kolekcję gier i zawsze, jeżeli mam do wyboru wersję pudełkową, zawsze wybieram wersję pudełkową. A tak mówię, no nie trafiłem jeszcze, żebym za 29 zł kupił taką gierkę. I to by było na tyle, 7 minut mamy. Ja Wam dziękuję i widzimy się w następnym filmie, streamie, cokolwiek, whatever. Siema.